Diagnoza egzemy zazwyczaj opiera się na historii choroby pacjenta i badaniu fizykalnym. Lekarz zapyta o objawy, takie jak swędzenie, zaczerwienienie, suchość i łuszczenie się skóry, a także o czynniki, które mogą nasilać objawy, np. stres, alergeny lub zmiany temperatury. Podczas badania fizykalnego lekarz obejrzy skórę pacjenta, aby ocenić charakter zmian skórnych i ich lokalizację. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić przeprowadzenie testów alergicznych, aby określić, czy egzema jest wywołana reakcją alergiczną. Testy te mogą obejmować testy skórne lub badania krwi. Testy skórne polegają na nakłuwaniu skóry niewielką ilością alergenu i obserwacji reakcji. Badania krwi natomiast mierzą poziom przeciwciał IgE, które są związane z reakcjami alergicznymi. Jeśli diagnoza nie jest jednoznaczna, lekarz może pobrać mały wycinek skóry do badania laboratoryjnego. Biopsja skóry pozwala wykluczyć inne choroby skóry, które mogą imitować objawy egzemy, takie jak łuszczyca, grzybica lub reakcje alergiczne. Badanie histopatologiczne wycinka skóry pozwala na dokładne zbadanie struktury skóry i zidentyfikowanie charakterystycznych cech egzemy. Po postawieniu diagnozy lekarz ustali plan leczenia, który może obejmować stosowanie kremów i maści nawilżających, leków przeciwzapalnych, antybiotyków w przypadku zakażenia bakteryjnego, a także leków przeciwhistaminowych w celu złagodzenia swędzenia. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić fototerapię, czyli leczenie światłem ultrafioletowym. Ważne jest, aby ściśle przestrzegać zaleceń lekarza i stosować się do planu leczenia, aby kontrolować objawy egzemy i poprawić jakość życia. Informacje zawarte w tym nagraniu stanowią moje własne omówienie tematów opartych na źródłach wymienionych w bibliografii. Nagranie ma charakter edukacyjny i informacyjny, a wszelkie przedstawione treści nie stanowią porady medycznej, psychologicznej ani żadnej innej porady specjalistycznej. Wszelkie decyzje dotyczące zdrowia lub innych kwestii wymagają konsultacji z odpowiednim specjalistą.